Aga, Ania Rubik używa kremu za 10 zł. Paulina Krupińska mi zdradziła, że myje twarz płynem do higieny intymnej. Czy ty masz swoje jakieś odkrycia kosmetyczne? Nie. Prawdę mówiąc nie. Ja też ani nie mam jakiegoś jednego kosmetyku, do którego jestem szczególnie przywiązana. Nie. Ja mam tak, że co mi wpadnie w ręce, tak naprawdę to używam i jakoś nie poświęcam strasznie dużo uwagi kosmetykom. Bardzo lubię kremy BB. Nie używam podkładów na co dzień zupełnie, tylko wolę coś, co przynajmniej tak mówią, że ma zrobić mojej skórze coś dobrego, więc wybieram BB, ale nie jestem jakąś wielką fanatyczką. A zdarzyło ci się zrobić na szybko maseczkę ze składników, które miałaś w lodówce? Na szybko nie, ale peeling mi się zdarzyło zrobić na szybko, rzeczywiście ze składników, które miałam w lodówce i to był akurat olej kokosowy i kawa chyba, z tego co pamiętam, albo jakieś płatki. To nawet mi się chyba parę razy zdarzyło, może niekoniecznie te składniki akurat są w lodówce, ale w kuchni.